Księga Apokalipsy. Pismo Święte zawiera wiele modlitw. Ludzie Biblii modlili się o różnych intencjach, o różne dary, łaski, prosili Jahwę. Modlili się w chwilach dobrych i złych, w chwilach radości i smutku, zwycięstwa i klęski. Ostatnią modlitwą Biblii jest prośba o przyjście Pana. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Czasem chrześcijanie zatracili swój pierwotny radykalizm. Można powiedzieć, że bardziej przykleili się do ziemi. Dlatego też potrzebny jest czas Adwentu. Czas, który przywołuje prawdę o przyjściu Pana. Pierwsza relacja adwentowa, której wysłuchaliśmy do 16 grudnia łącznie, o podwójnym przyjściu Chrystusa, tym historycznym, którego okoliczności przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia i tym na końcu czasów, czyli Paruzji. Jest jeszcze jedno przyjście, to które święty Bernard, a za nim wielu innych kaznodziejów umieszcza pomiędzy tym pierwszym i ostatnim. To drugie przyjście, które jest najbliżej nas. Jest ono w nas. Doświadczamy go na co dzień w naszym życiu. To drugie przyjście, które się dokonuje w Kościele, w Bożym Słowie, w sakramentach, w znakach czasu, w naszym życiowym doświadczeniu, jest drogą wiodącą od tego pierwszego do tego ostatniego. Chrystus przychodzi do nas także przez swoich błogosławionych i świętych, którzy dla nas nie tylko są orędownikami, ale także przykładem prawdziwego chrześcijańskiego życia. Takim przykładem jest również błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik. Ogłoszony błogosławionym 6 czerwca tego roku w Warszawie na placu Piłsudskiego. Ksiądz Popiełuszko urodził się w roku 1947 na Podlasiu, na terenie naszej archidiecezji, a śmierć męczeńską poniósł 19 października 1984 roku. 30 października koło Włocławka z zalewu na Wiśle wyłowiono jego zwłoki. Tej śmierci mimo trup nie udało się zatuszować. Rozpoczęło się śledztwo, którego częścią były ekspertyzy medyczne. Ich wykonanie powierzono Zakładowi Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Jarosławiu. Po zakończeniu badań fragmenty organów nie zostały poddane kremacji. Po długim czasie, prawie po półtora roku, jeden z lekarzy, pan doktor Jan Trzeciński, serolog, potajemnie wyniósł je z Zakładu Medycyny Sądowej
decyzję, aby zanurować je w kaplicy sióstr. Zamurowano je potajemnie, niewiele osób uczestniczyło w tym wydarzeniu. Było to bodajże 22 maja 1986 roku. Sporządzono stosowne dokumenty, powiadomiono stosowne władze, ale pamięć o tym wydarzeniu nosi w sobie nieliczny. Niewiele osób wiedziało o tych religiach. I przypomniano o nich przed beatyfikacją księdza Jerzego w tym roku i decyzją księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, naszego metropolity, w dniu 10 maja podjęto próbę odnalezienia tych relikwii. Nie było to łatwe, ponieważ prawie wszyscy świadkowie zamurowania tych relikwii nie żyli. Żyje jeszcze tylko siostra Laurencja i w oparciu o plan, szkic zrobiony na kartce papieru, gdzie trzeba było te relikwie odszukać. Ale w międzyczasie kaplica została przebudowana i utrudniło to poszukiwanie. Jednak po dniu poszukiwań, nieudanych poszukiwań następnego dnia, relikwie udało się zlokalizować i ze ściany kaplicy wyjęto drewnianą skrzyneczkę opieczętowaną pieczęciami duszpasterstwa akademickiego. Ta drewniana skrzyneczka zawierała dokument opisujący jej zawartość. Fragment śledziony, neret wątroby męczennika oraz dwie fiolki z jego krwią. Jak wiemy, relikwie, które stanowiły organy wewnętrzne księdza Jerzego Popiełuszki, zostały umieszczone w kościele pod wezwaniem zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku podczas mszy świętej dziękczyny za beatyfikację księdza Jerzego. Relikwiarz ufundował Związek Zawodowy Solidarność. Ten związek, z którym błogosławiony ksiądz Jerzy był tak związany. Natomiast relikwie z krwi pozostały w naszym kościele jako szczególny dar i tym darem się teraz dzieli. Tak robi wielkie wrażenie. Krew odpowiednio spreparowana krystalizuje się. I ta krew męczeńska, krew błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy się przyjrzymy tym relikwiom, przypomina małe kryształki, małe diamenty. Kiedy się na nie patrzy, każdy ma wrażenie, że jest to coś niezmiernie cennego. Krew męczennika. Dar szczególny. To zaznaczył rektor w prowadzeniu. Nasza taka decyzja, ten dar otrzymamy. Dar od błogosławionego księdza Jerzego. I ta szczególna relikwia będzie odtąd obecna w tej kaplicy. Będzie ona towarzyszyć dziełu, które prowadzi Stowarzyszenie Fides et Ratio. Niech ta obecność, szczególna obecność księdza Jerzego w relikwii z krwi pomaga wszystkim, by nam wszystkim, aby nasze życie stawało się takim diamentem. Myśmy, tak jak prawdziwy diament, świecili przykładem naszego życia, abyśmy świecili światłem Chrystusowym, jak najpiękniej, tak jak diament, który jest kamieniem szczególnym.
światło, które daje słońce. My świećmy jak najmniej tym światłem, którym jest